Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym znów odpowiemy na sobie odpowiemy na pytanie, po co jest mądrość. Pamiętacie, jak już mówiłem, z Ewangelii Mateusza 12, 42 werset mówi tak: Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrość Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. W poprzednim odcinku powiedziałem o tym, że mądrość była jedną z takich jakby narzędzi przemawiania do religijnych Żydów, którzy odrzucili Jezusa i powiedzieli mu, że jest opętany i że ma demona i tak dalej, i tak dalej. I Jezus im odpowiada, że dam wam tylko jeden znak, dwa znaki de facto. Znak proroka Jonasza to będzie ten jedyny znak, a królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przyszła słuchać mądrość Salomona. Tutaj jest więcej niż mądrość Salomona i odrzucacie tę mądrość. Nie chcę się teraz powtarzać, ale tutaj pokazuje, że Jezus zostawia mądrość jako to, co wciąż mówi i to, co przemawia, duch mądrości. To jest duch Jezusa Chrystusa, to jest duch łaski, który mówił i mówi, więc nie chcę powtarzać, posłuchajcie wcześniejszy program. I teraz Salomon, który we śnie spotkał się z Bogiem, poprosił o mądrość i Bóg dał mu tę mądrość, a w gratisie tak jakby dał bogactwa. I teraz przeczytajmy kolejny rozdział z Księgi Pierwszej Królewskiej, 4:29-34. Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy jak piasek nad brzegiem morza, a mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Elan, Eras, Hita, i Heman, i Kalkol, i Darda, synowie Machola. Jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył on 3000 przypowieści, 1005 pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach. To też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Widzimy, zwróćcie uwagę, że werset 30 mówi, że mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Dzisiaj bardzo modne są różne wschodnie mądrości. Ludzie są zainteresowani, co tam mówili mędrcy w różnych wschodnich krajach, w Indiach, w Chinach. Tutaj też ówczesny Egipt to jest centrum ówczesnej cywilizacji, więc ludzie szukali tej mądrości, a Biblia mówi, że mądrość Salomona przewyższała mądrość ich wszystkich. I teraz Salomon, który jest prototypem, typem Jezusa, mądrość Salomona to jest obraz Jezusa de facto. I tak jak mówiłem wcześniej, Salomon od tego imienia pochodzi, jego imienie pochodzi od słowa szalom, pokój. Czyli symbol kogoś, kto znalazł łaskę, tak? Bo osoba, która znalazła łaskę, jest w pokoju, jest wycieszona i w duchu pokoju przybywa. I tak samo Salomon, który jest symbolem pokoju, który wypływa z łaski, z niego mówi mądrość, przez niego mówi mądrość. I zobaczmy teraz, co Salomon, bo bardzo mi się chce was zachęcić do tego szukania bycia, szukania mądrości, tak, bardzo, bardzo. I do tego chodźcie, poczytamy dalej, co mówi słowo. Więc Salomon zaczął tą mądrość szerzyć i przez mądrość jakby uczynił popularnym Boga Izraela, że ludzie dziwili się, że taka mądrość, którą ma Salomon, mówili, naprawdę ten Bóg jest wielki, tak? Mądrością
potrafimy nieraz i często potrafimy przyciągnąć ludzi do Boga niż jakimiś innymi rzeczami. Nawet Jezus Chrystus zarzucił Żydom, że odrzucili wszystkie znaki, więc pozostaje im jeden znak, znak Jonasza, czyli zmartwychwstanie Jezusa, i odrzucili mądrość. Czyli sam Jezus pokazywał, że jaka moc jest mądrość, prawda? Otwórzmy teraz pierwszą królewską 10, 1 do 10. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Przybyła do Jerozolimu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach, obliczonych wonnościami, wielką ilością złota i drugimi kamieniami, i przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania, i nie było takiego pytanie, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawę na jego stole, stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu. I rzekła do króla: prawda okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałem w mojej ziemi, lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, a i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałem. Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela. Dlatego, że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość, po czym podarował królowi 120 talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni. Nigdy już nie doszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby królowi Salomonowi. Te 120 talentów złota to jest kilka ton złota. Ósmy werset mówi, że szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci, którzy stoją i słuchają i mogą słuchać twojej mądrości. I mówi, szczęście jest przekazywane przez tę mądrość, którą dajesz. Kiedy my jesteśmy przy Jezusie, Jezus też chce przekazywać i przekazuje nam, kiedy mówi i słyszymy mądrość, która płynie z ust Jezusa, z nauczania Jezusa, z nauczania o Jezusie, to na pewno wtedy przychodzi szczęście. Jak często my doświadczamy tej wewnętrznej radości, podniesionego ducha, kiedy Jezus nam objawia swoją prawdę. Amen. Prawda? Ten zachwyt, który królowa Saby wobec Salomona przejawiała, ten zachwyt jego mądrością, Jezus powiedział do faryzeusza: a tutaj jest więcej niż Salomon. Tak powiedział o sobie, mówiąc o tym duchu mądrości, który był w nim, i on chce, żeby ten sam duch mądrości był w każdym z nas, w każdym wierzącym. Otwórzmy przypowieści 3, 13-18. To są przypowieści króla Salomona, mądrościowe księgi, które każdy z tych ksiąg, jeden rozdział tej księgi jest na jeden miesiąc, bo jest 31 rozdziałów. Bardzo symbolicznie, że czytając regularnie, my możemy po prostu szukać mądrość, którą możemy stosować w życiu. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro, i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsze niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. I od razu zobaczcie 18 werset, który mówi, że mądrość jest drzewem życia. To drzewo życia, o którym i mówił i Bóg, że i w raju jest drzewo życia, i
Słowo Boże wskazuje na Jezusa, że jest drzewem życia. W jaki sposób my możemy karmić się i spożywać z drzewa życia? Właśnie napełniając się mądrością, słuchając mądrości, ale też prosząc Boga o mądrość, żeby On nas napełnił i żeby mądrość przez nas przemawiała. I teraz 13 werset mówi: błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Inne tłumaczenie mówi: szczęśliwy człowiek, który, i hebrajski tekst tak mówi: szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. I teraz ważny, kluczowy, który potrzebny jest werset dla nas dzisiaj, to jest 16. W jej prawicy jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. I teraz wyobraźcie sobie mądrość. Mądrość po grecku sofia, po hebrajsku chochma. I teraz oto stoi mądrość. I kiedyś zaprosiłem takie małżeństwo w kościele na środek i żona udawała, że jest tą jakby... grała rolę mądrości i w jednej ręce wyciągniętej miała długie życie, a w lewicy bogactwo i chwała. Czyli mądrość udziela nam długie życie i udziela nam też bogactwa i chwały. Kiedy my spotykamy mądrość, kiedy szukamy, bo ludzie w świecie szukają, jedni szukają bogactwa, chwały, inni szukają długie życie, tak, a wszyscy chcieliby i to mieć, więc są skupiani na tych rzeczach. Natomiast jeśli skupisz się na mądrości i wtulisz się w mądrość, pozwolisz, by mądrość przemawiała do ciebie, to wtedy, kiedy jesteś znudzony w mądrości, to znajduje się długie życie i znajdujesz bogactwo i chwałę. Kiedy na przykład, jeśli jakieś przykazanie powie, nie obżeraj się, tak, bo stracisz życie, że zabije cię choroba sercowa, albo żyły ci się zapchają, umrzesz na jakiś tam zawał, czy tak dalej, i przykazania mogą ci trąbić o tym non-stop, ale kiedy jesteś pod łaską i jesteś napełniony duchem mądrości, to już nie przykazania będą cię przekonywać, tylko mądrość ci powie: weź się opanuj z tym jedzeniem na przykład, albo zmień dietę, prawda? I zobaczcie, w taki sposób też poprzez mądrość znajdujemy długie życie. Pamiętam, jak byłem oburzony, kiedy jeden bardzo znany ewangelista, który modlił się o uzdrowienie i bardzo dużo uzdrowień bywało na jego nabożeństwach. Kochałem go na początku swojej drogi chrześcijańskiej i pamiętam, jak on powiedział, pamiętam nawet, gdzie to było, w Kanadzie, prowadził taką krucjatę ewangelizacyjną i ja czekałem, że będzie nauczał o uzdrowieniu i nagle on całe swoje kazanie poświęcił jakby diecie. Mówił do tych Kanadyjczyków, ale też jakby do Amerykanów: przestańcie jeść w tych fast foodach, przestańcie jeść śmieciowe jedzenie. Co z tego, że teraz ja za was się pomodlę, a wy wrócicie i dalej będziecie siebie truć. Jakby tutaj przyjmujecie uzdrowienie od Boga, a później idziecie i zabijacie samych siebie. I wiecie co? I wtedy ja byłem oburzony i ja mówiłem w sobie: mów Słowo Boże, głoś Słowo. Ja czekałem, że teraz ten ewangelista zacznie krzyczeć o wielkości Bożej, który uzdrowi po prostu każdą chorobę i wszyscy chorzy wyjdą z tego miejsca uzdrowienie, ale on mówił takie rzeczy, które wtedy dla mnie, młodego wierzącego, były absolutnie jakby nonsensem. Ja chciałem słuchać Słowo Boże, a on mówił o tym, żeby oni przestali źle się odżywiać. Wiecie co, ja dzisiaj dopiero rozumiem, że przez tego ewangelisty też mówiła mądrość, bo kiedy trafiłem do Kanady, później do Stanów Zjednoczonych, zobaczyłem, że rzeczywiście ci ludzie żyją w fast foodach. Tam po prostu na każdym kroku jest fast food i otyłość i różne choroby związane z tym są tak powszechne, że byłem zdziwiony tym, co zobaczyłem. Więc mądrość potrafi, okazuje się, też takie rzeczy wyciągać i mówić. Ale jeśli ty jesteś w Duchu Świętym, jeśli ty jesteś pod łaską, tak jak mówiłem w poprzednim programie, wytłumaczyłem, że ludzie, którzy są pod prawem,
nie nauczą się, nie mogą i nie umieją chodzić w mądrości. Jeśli ty jesteś pod łaską, dopiero wtedy mądrość ciebie może napełnić. Amen. I właśnie później 17 werset dodaje, jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. I mądrość powoduje, że ty zaczynasz rozkoszować życiem. Twoje życie napełni się pokojem i rozkoszą. Czy to was zachęca szukać mądrość i być i żyć w duchu mądrości? Bo mnie zachęcają te wszystkie rzeczy. Przypowieści 4, 7, 8. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ono zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością, włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. I tu słowo mówi, ceń sobie wysoką mądrość, ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią. Nieraz młodzi ludzie bardzo chcą znaleźć szacunek, posłuch u ludzi, którzy na przykład dłużej są w jakimś biznesie, w firmach i ci ludzie szukają czci i to jest poniekąd jakby każdy chce być podniesiony, wywyższony, nie chce być ignorowany, niezauważalny, niezauważony i w momencie, kiedy my otwieramy się na mądrość, to za mądrością przychodzi szacunek i dobrze jest nabywać wiedzę, zdobywać poznanie też od ludzi starszych. Nieprzypadkowo jedno z przykazań z dekalogu często jest powtarzane w Nowym Testamencie, w listach apostolskich. Apostoł Paweł często cytuje przykazanie o czci ojca i matki. Mówi, czci ojca i matkę i wtedy będziesz długo żył. Pamiętacie? I to jest przykazanie, które tak naprawdę odwołuje nas do mądrości. Bo cześć, co to znaczy czcić ojca i matkę? To też czcić ich mądrość. Ja pamiętam siebie jako młodą osobę, która ignorowała wiele cennych rad moich rodziców, rodziny, tych ludzi, którzy już dłużej żyli. Źle myślałem o nich, o tam wapniaki, na niczym się nie znacie. Ale zasady życia są takie same w każdym wieku, w każdym stuleciu. Nie ma znaczenia, czy teraz to jest XX wiek, czy XVI, czy w ogóle przed Chrystusem. To same, te same zasady wzrostu, rozwoju, te same zdrady i miłość, taka sama droga do rozwoju charakteru, po prostu wszystko jest takie same. I kiedy rodzice nasze przychodzą pewne ścieżki życia i jest trudno im iść. Oni sami jakby doświadczyli i przeszli różne trudności. I kiedy mówią do nas coś, to mówią to z doświadczenia i nie wolno poniekąd odrzucać, nie poniekąd, tylko w ogóle nie wolno odrzucać tych rad, tylko umieć zastosować. Niektóre może będą przesadne, przesadzone, ale jeśli posłuchasz, uważnie się skupisz, pochylisz się nad taką radą czy taką radą, to dzięki tym radom, które usłyszysz, będziesz mógł pokonać niejedną trudność w życiu. Jak często widuję takie różne demotywatory, które nie pamiętam dokładnie, jak one brzmią, ale coś w rodzaju, że słowa matki docierają nas wtedy, że to jest broń, słowa matki są jak broń długoterminowa, które były powiedziane tam powiedzmy 40 lat temu, a usłyszałeś dopiero teraz, że dotarły dopiero teraz, zrozumiałeś dopiero teraz. Czyli mądrość, czyli czci ojca i matkę tak naprawdę, to jest słowo, które mówi też o czczeniu mądrości, aby tobie długo się żeby dobrze się powodziło w życiu. Może przeczytajmy ten fragment, to jest Efezjan 6, 2, 3. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Zobaczcie, tam
Biblia mówi, że długie życie jest w ręku mądrości. Tutaj nagle to długie życie jest w czczeniu ojca i matki. O co tu chodzi? Widzicie, jaka jest więź między tymi dwoma wersetami? No bo właśnie ojciec i matka to są nosiciele tej mądrości, kiedy przeżyli już swoje długie lata i wiedzą, co może czekać nas na naszej drodze życiowej. W momencie, kiedy słuchamy ich, stosujemy się do ich rad, to nagle zaczynamy długo żyć na ziemi. Piękne. Pamiętam z własnego doświadczenia, do czegoś zawsze, to chyba wszystkie matki tak mają, załóż czapkę! Zawsze słyszałem ten tekst, załóż czapkę, załóż szalik, po prostu zakładę to i tamto. I ja nie wiem dlaczego, zawsze nie chciałem zakładać czapki, aż pewnego razu, mając już około 30 lat, tak przywiało mi zatoki, że ja nie widziałem, nie domyślałem się o istnieniu takiego bólu. To tak jakby ktoś wbił mi gwóźdź prosto gdzieś tutaj w czoło. Ja nie mogłem patrzeć, nie mogłem po prostu pochylać się, nic nie mogłem. Ja po prostu każdy ruch sprawia mi taki ból. I kiedy ja przyszedłem do lekarza, który mi wypisał lek, i później to mi, kiedy pomogło, ustąpiło, a też wtedy ten lekarz powiedział, a pan bez czapki chodzi, bo ostatnio bardzo było wiecznie i zimno. Mimo, że to była wczesna jesień i ogólnie można było sobie niby chodzić bez czapki, ale to był moment, w którym nagle, kiedy lekarz to powtórzył, do mnie wreszcie dotarły słowa matki. Zakładaj czapkę. Takie proste rzeczy, prawda, i niby nieduchowe, ale apostoł Paweł, apostoł łaski mówi, czci ojca i matkę, to jest duchowość też, aby dobrze się działo i aby długo żył na ziemi. I z tym fragmentem ja was zostawię. Proście o mądrość, tak jak mówi apostoł Jakub. Pomódlmy się teraz. Duchu Święty, ja proszę o mądrość dla nas. Mądrość dla Kościoła, mądrość dla każdej poszczególnej osoby. Niech ten duch mądrości, który jest w Jezusie, napełni każdego, kto słucha, kto pragnie tej mądrości. Jezu, objawia się Ty jako wcielenie mądrości. Objawia się i przemawia do nas. Ucz nas i napełnij nas duchem mądrości. Proszę Ciebie. Amen.